Witam Was, moi kochani, na kolejnym odcinku z Mafii edycji ostatecznej. Ja jestem Hubson, przed nami epizod numer 7. Dzisiejszy quest, jaki będziemy wykonywać, nazywa się Omerta, czyli Zmowa Milczenia. Naprawdę emocjonujący quest, dość ciekawa końcówka. Mam nadzieję, że ona Was dość mocno przekona, ponieważ mi naprawdę zaparła dech w piersiach. Póki co lecimy z tematem, zapraszam Was na odcinek i proszę, abyście pamiętali o zostawieniu oceny po jego obejrzeniu. Siadajcie wygodnie, wczujcie się w klimat i po prostu oglądajcie. Hey, boss. I came as soon as I got your message. Sit down, Tom. We have a mole, Tom. No. Who? I was up all night driving myself nuts trying to figure it out. I started thinking maybe it's one of our guys. We aren't paying his fair share. Someone with a light wallet. Maybe looking to Morello for a new suit. Frank wasn't around, so I went to the safe to get the account books. To see who's getting cents on the dollar he's earned. What do you know? The books are gone, Tom. Frank. More than 50 years I've known him. Everything I have, I got with Frank. And every buck we've earned, every dime we've paid out, it's all logged in those books. Frank hands those over to the feds, we're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. This has got to be some kind of misunderstanding. I've been calling him all day. I went by his place. He's gone. His wife and kid are gone. But why? I don't know. I'm sure he has his reasons. Maybe he's still smarting over the dog. But when you tried to drown. Yeah. Same one I shot after he wouldn't let me sink her. I was a stupid kid, Tommy. But grudge or no grudge, we gotta get those books back. Shake down all our stories. See who knows what. When you catch up to Frank, you get those books. And if he doesn't have them on him, you make him tell you where to find them. After that, you do what we gotta do. Enzo's waiting for you with a clean car. Okay, w porządku. Tytuł tego rozdziału to Omerta, moi kochani, i jest to termin uznawany właśnie przez sycylijską mafię, bodajże też wprowadzony właśnie przez Włochów. Jest to tak zwana zmowa milczenia. Jeżeli działa się w mafii, w ogóle też może zacznijmy gadać z ludźmi, chociaż nie wiem, czy możemy to zrobić. Natomiast no właśnie, gdy działa się w mafii i popełnia przestępstwa, to wówczas trzeba tego prawa przestrzegać. We gotta keep a lid on this, Tom. Start with Biff, but don't give him nothing. I got you a clean set of wheels. And something special here, if you want it. Okej, spoko. Odnośnie Biffa, za chwilkę wam przypomnę, kto to jest, gdyby ktoś nie pamiętał. Frank Cesar LaPara, you'll know. The old ways work. No właśnie, jeżeli przez jakiegoś z członków ta omerta... Ta omerta nie będzie przestrzegana, chciałem tylko rzucić okiem, co to jest. No to wówczas grozi takiemu członkowi mafii oczywiście kara śmierci, także trzeba tego przestrzegać. No i z uwagi na to, że prawdopodobnie Frank jest kapusiem federalnych,
ponieważ zniknęły księgi, gdzie są zapisane wszystkie operacje, jakie totalnie mogą Dona Salieriego pogrążyć. Przepraszam, moi kochani, telefon mi zadzwonił i musiałem na chwilkę przerwać, ponieważ było to dość ważne. Natomiast pamiętam, że mówiłem o Omercie i o tym, że Frank prawdopodobnie oddał bardzo ważne księgi, gdzie były zapisane wszystkie przestępstwa Dona, dla którego pracujemy, właśnie agentom federalnym, i przez to Don może mieć wielkie, ale to wielkie problemy. Jedziemy w pierwszej części tego zadania do Beefa. On tutaj właśnie jest w Chinatown. Wtedy, gdy rozgrywaliśmy bodajże piąty rozdział, znaczy to było w piątym odcinku, ale czy to był piąty rozdział, to nie wiem. Chyba nie wiem, chyba jakiś tam dalszy. Beef to jest właśnie osoba, jaka tutaj ma swój sklep i jaka sprzedała nam informacje o tym, gdzie znajdują się ludzie, którzy dokuczali Sarze. W tym momencie musimy się znów z nim spotkać i porozmawiać na temat Franka. Heard any big news lately? Something that Don might want to know. Depends. What's it worth to you? 20 bucks. How about 40? All right, spill. The FBI is in town. They're getting something from Morello, but I don't know what. How'd you hear? Little Tony got some guy drunk in the Black Cat and drove him home. Heard a bunch of stuff, so he's the guy you want to see. Okay. Thanks. Okej, okay, spoko. Czyli wstępnie wygląda na to, że Frank sprzedał rzeczy, jakie pozyskał. Znaczy, o których po prostu wiedział innemu Donowi w mieście, czyli Moreliemu. I on ma przekazać te dokumenty agentom federalnym. Aktualnym naszym celem jest znaleźć małego Toniego. Natomiast musimy też się pośpieszyć, ponieważ, no tak jak mówiłem jakiś czas temu, jeżeli te księgi wpadną w ręce agentów, no to Don i też mafia, dla jakiej pracuje Thomas Angelo, może mieć wielkie nieprzyjemności, a co za tym idzie, na pewno Thomas Angelo też. Gdzie my w ogóle musimy dojechać? Musimy dojechać na centralną wyspę. Okej, spoko, nie jest daleko. Właściwie to całkiem przyjemnie się po tym mieście jeździ pod takim względem, że nie ma takich ulic, gdzie nie wiadomo gdzie jechać. Bo na przykład w GTA 4 często to się zdarzało, jeżeli nie był odpalony GPS, że były jakieś właśnie tunele, jakieś drogi wyższe, niższe, szczególnie też na środkowej części miasta. Oczywiście tego nie było za dużo, natomiast w Mafii jest to praktycznie absolutnie wyeliminowane i dlatego też mam takie wrażenie, że po tym mieście człowiek porusza się naprawdę z dużą przyjemnością i ciężko jest popełnić błąd, chociaż takie też mi się zdarzały, ale to ja jestem poniżej przeciętnego gracza. Okej, dojechaliśmy na miejsce, prawdopodobnie w tym barze, czy co to jest w ogóle? Na ścianie chyba mamy jakiś napis, zobaczmy. Czyli to jest jakiś tam bar, także zobaczmy, czy tutaj znajdziemy małego Toniego. Okej, to jest on, ale na początku zobaczmy, co tutaj mamy. Przeczytaj notatkę. Dawajcie, chłopaki, siódmy miecz, Gold Series 1933 już dzisiaj. Lost Heaven Lancers grają dziś na stadionie z Empire Bay Cannons i jedna drużyna na pewno wróci dziś do domu z trofeum. Po heroicznej, pełnej niesamowitych zwrotów akcji kampanii kapitan Benny Smith wyprowadzi swoich ludzi na boisko, by wywalczyć dla Lancersów pierwsze zwycięstwo w Series od ponad dwóch dekad, czyli jakiś dość poważny pojedynek ekip sportowych. Tu coś, nie, to są po prostu drzwi. Zobaczmy jeszcze, bo tutaj chyba coś leży na ladzie tego baru. Mogę to podnieść? Mogę. Mamy tu oczywiście, to są jakieś straszne opowieści. Myślałem, że jakiś komiks, jaki widzieliśmy dotychczas. Oakhill. Corner of Pine. He gave me 10 bucks to drive him back and keep my mouth shut. Let on that Councillor Gilatti's brokered some kind of deal between Morello and the FBI. They were all ready to sit tight on someone in there. Why the hell didn't you tell us? Tom, I did. I came in to see Frank straight away. He didn't tell the Don? No, he didn't. Tom, what's going on? Oh shit, no to chyba to jest jasne potwierdzenie tego, że Frank
zaczyna grać z Morello, ale o co może chodzić i dlaczego Frank jakby przeciwstawia się swojej obecnej mafii, postanawia ją zdradzić. Znaczy wszystko na to wskazuje, być może po prostu Morello jakoś przekupił Franka na zasadzie tego, że chciał go zabić i Frank nie miał wyboru. Mam nadzieję, że taka jest przyczyna, a nie taka, że no po prostu Frank sprzedał naszą mafię za pieniądze. Mam nadzieję, że o tym się przekonamy i mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że to będzie to pierwsze. Okej, lecimy do kryjówki. Z tego co widzę, taki jest cel. Tym razem jedziemy do Oakwood. W ogóle fajnie, że jakoś tam te dzielnice są tutaj oznaczone. Ponieważ chociażby potem w cutscenkach, jeżeli już znamy dobrze mapę, wiemy tak poglądowo, dokąd będziemy jechać. Nie jest to dla nas taka totalna niespodzianka, że przykładowo tylko jest napis jeźdź do kryjówki, a totalnie nie wiemy, gdzie to jest. Chociaż w sumie też gadam głupoty, ponieważ zauważyłem, że raczej nazwy dzielnic w cutscenkach się nie pojawiały. Przynajmniej takowych momentów nie wychwyciłem. Okej, nie ma co, lecimy do Oakwood, tak jak powiedziałem. I będziemy dalej starać się rozwiązać sprawę, jaka została nam przez Dona powierzona. O fuck, żebym tylko dojechał cało na miejsce i nie rozwalił swoją drogą całkiem fajnego samochodu. Tak jeszcze, zanim dojedziemy na miejsce, to chciałem wam powiedzieć, że czytałem wasze komentarze. Jeden z widzów napisał, że tak, zgadza się, jest to, znaczy w sensie miasto, jakie jest w mafii, to jest miasto, jakie miało leżeć według twórców w stanie Illinois i jest wzorowane na Chicago. I dopiero jak tu usłyszałem, to zacząłem dostrzegać pewne podobizny i nawet sprawdziłem sobie w Google, jak wyglądało Chicago z tamtego okresu. No i to jest jakby kolejna zaleta, kolejny taki plus, na jaki chciałem zwrócić uwagę, że naprawdę studio dobrze to miasto dopracowało. Idzie to podobieństwo dostrzec. Okej, dojechaliśmy już na miejsce. Właśnie byłem... Ma, nieważne. Okej, czyli musimy śledzić dokładnie tak Franka. No, chyba dziwne, że nas nie zauważyli. No ale okej, załóżmy, że tak jak było, jest okej. Jest to jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. Tak jeszcze kończąc ten wątek, jaki mówiłem, ja oczywiście nie wiem, jak wyglądało Chicago lat 20-30 i dlatego na pierwszy rzut oka, no okej, nie zauważyłem tej podobizny, natomiast dlatego powiedziałem, że jest to plus, że twórcy na pewno się postarali, jeżeli chodzi o odwzorowanie miasta, przepraszam, że gdy spojrzałem na zdjęcia chociażby na grafice googlowskiej, od razu zauważyłem, że no tak, faktycznie jest tu dużo takich rzeczy podobnych. A póki co wczujmy się, moi kochani, w zadanie i śledźmy Franka. No jestem bardzo ciekaw, dokąd jadą. Ja oczywiście obstawiałbym, że spotkać się z Morello, albo ogólnie do kryjówki Morello. W każdym razie, żeby właśnie z nim się skontaktować. No albo po prostu na komisariat, żeby Frank złożył zeznania. Okej, tu mamy jakiegoś policjanta, ale raczej chyba to nie szkodzi. Ci agenci też byli w strojach bardziej takich cywilnych. Czy w sensie oczywiście mieli ładne garniaki, ale nikt chyba tak na pierwszy rzut oka nie powiedziałby, że jest to policja albo jacyś właśnie agenci. Zauważyłem, że dość mocno możemy się do nich zbliżyć. I tak nie jesteśmy zauważeni. Ogólnie tak jak wiele osób zwracało uwagę w komentarzach przy okazji misji, chociażby w GTA. O, ciekawe, skąd Thomas Angelo wysnuwa taki wniosek. Ale właśnie mówiliście, że no w teorii to właśnie utrzymywanie dużej odległości gdzieś tam jest bardziej podejrzane od tego, jak jedziemy bezpośrednio za samochodem, jakiego szpiegujemy.
Oj, w tym momencie chyba podjechałem ciutkę za blisko, ale wszystko jest w porządku. Pewnie panowie złapali delikatne wątpliwości. Natomiast koniec końców szybko zwrócenie przez nich uwagi na nas prysło. No, powiem wam, że jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekaw, dokąd jedziemy. Zwróćcie uwagę na minimapę, tu mamy Federal Post Depot, jak dobrze czytam, dobrze widzę. Nie jest to najłatwiejsze, ponieważ napis jest bokiem jeszcze po angielsku, także... O, proszę! No to nawet nie wiedziałem, że mamy tutaj lotnisko. Poczekajcie, rzucę okiem na mapę, no tak, rzeczywiście tak. Czyli mają Franka chyba odeskortować. Prawdopodobnie wygląda to w taki sposób, że Frank sprzedał Dona, sprzedał swoją mafię i ogólnie zgodził się na to w zamian, że będzie mógł, znaczy w zamian za to, że będzie mógł uciec z miasta. No jakby nie było, gdybyśmy mieli 100% pewność, w tym momencie już ją mamy, ale Frank by został w mieście, no to czekałaby go pewna śmierć właśnie za złamanie omeryty, a tak to, no, to są lata 20-30, znaczy 20-30 XX wieku, więc ciężko też było daną osobę wyśledzić. Obecnie jest to znacznie łatwiejsze i być może nawet wyjechanie do innego miasta, mieszkanie w innej lokacji nie jest aż tak pewną ucieczką przed śmiercią, jeżeli taka osoba jest ścigana. Okej, panowie będą tutaj skręcać. No, jednak wolę uważać, żeby nie było tak, że przy końcówce tej dość długiej podróży, jakby nie było, gdzieś tam zauważą nas i będziemy musieli ten etap powtarzać. Okej, mamy napis lotnisko. No, jeżeli będziemy musieli... w ukrytej lokalizacji, okej, nie zauważyłem tego napisu. No, jeżeli będziemy musieli iść za Frankiem, on będzie w obstawie i zrobi się z tego strzelanina, to może być całkiem ciekawie. Okej, wysiadamy i dowiedz się, dokąd zabierają Franka. Czy my tutaj możemy z kimkolwiek rozmawiać, czy... Zobaczmy. Chyba mogę być przez nich zauważony z tego... O, fuck. To już jest fail, czy co? Bo jak widać, panowie ze mną idą. Dobra, ja stąd spadam, póki jeszcze mnie nie zaczęli ścigać. Może jestem zauważony, ale... ale póki co jeszcze nie ma poinformowania o tym, że goni nas policja. Myślę, moi kochani, że tędy możemy przejść. Ogólnie już wkraczamy na ten obszar... zaznaczone na mapie. Tutaj prawdopodobnie coś będziemy musieli zrobić. Może jakoś dostać się bokiem. Spróbujmy iść tamtędy. O fuck. Chyba zwrócili na mnie uwagę, czy nie? Schowajmy się po prostu i przeczekajmy to. Ogólnie spoko, bo tamci patrzą się w zupełnie inną stronę. Czy on nie widzi? Nie, no chyba nie, byłoby to prawdopodobnie oznaczone. Ten też mnie nie widzi raczej. I tamten też nie, kurczę. No ogólnie chyba nie mogę strzelać i bardziej muszę się skradać, tak mi się wydaje. Dużo jest policji. Dość szybko miałbym przerąbane generalnie. O, okej. Czyli ten koleś już jakby zgubił trop. Poczekamy, aż on przejdzie.
Generalnie zrobimy to w taki sposób, że będziemy się skradać. Czy on nas widzi? Chyba nie. Chyba moi kochani nas nie widzi, także spoko. Tu możemy wejść do tego pomieszczenia. Z tego co kojarzę, jakiś czas temu wchodziła tutaj do tego właśnie miejsca pewna kobieta. Mamy... O shit, nie mamy zbytnio broni. How long did it done? I'm due to fly. As soon as they fly their prisoner out, I guess. I don't know, a lot of these men don't look like cops. Czy ja mogę tutaj cokolwiek zrobić? Bo mi się wydaje, że tak chyba niezbyt, co? No nic, spróbujemy pójść w inne miejsce. Tu raczej nie mogę przeskoczyć. Tamtędy raczej też chyba na nic ciekawego nie wpadnę. Nie będę mógł tam dalej przejść, mi się wydaje. Wszędzie jest to ogrodzenie, więc nikłe szanse. Spróbujmy może dostać się za tym murkiem na drugą stronę i tam czegoś się dowiedzieć, chociaż no nie sądzę. Ewidentnie chodziło o to, żeby pójść tutaj. Ostatecznie, moi kochani, postanowiłem przejść tutaj. Czemu ten koleś mi... On nie miał prawa mnie zauważyć, no come on. Dlaczego tak się stało? Dobra, chyba jakimś cudem udało mi się ich zgubić, chociaż ewidentnie mnie widzieli. Tam mam jakiegoś typa, on w tym momencie wchodzi do pomieszczenia, także w sumie spoko. Obserwacja tamtego typa jest dość mocno wzmożona, natomiast tak jak mówię, raczej go zgubiliśmy. Tutaj wejść chyba nie możemy, no właśnie, natomiast udało nam się otworzyć to pomieszczenie, czy właściwie ono zostało otworzone przez jednego z tutejszych. Zobaczmy, co mamy tutaj. Tam mamy jednego typa, także nie będziemy na razie tam szli. Tu jest względnie czysto, moi kochani, z tego co widzę. No i pytanie, czy ja muszę iść na górę, czy... O fuck, kto tu był? W sensie, kto mnie widział? Przez okno, czy coś? Nie wiem. Okej, tam chyba mamy gościa jednego w ogóle, dokładnie, z bronią. No i moi kochani, policja nas zauważyła. Tu ogólnie mamy chyba jakąś kartkę, być może... No właśnie, tu chodzi... A czy tu są jakieś informacje odnośnie Franka? Zamykamy lotnisko 12.13, informator wraz ze skortą FBI opuszczają kryjówkę. Kochani, to jest chyba o Franku. Przekazanie informatora, przejazd do hangaru 5. Księgi rachunkowe odbieramy po przekazaniu informatora, moi kochani, na pewno nawet. Tylko, że tak, mi wypadałoby... Ktoś biegnie, czy mi się wydaje? Spoko byłoby wziąć, no właśnie, jakieś bronie. Tu mamy jedną broń. Tu będziemy mieć broń po policjancie, także też ją sobie zbierzemy. No i mi się wydaje, że trzeba po prostu zacząć porządnie strzelać, chociaż zauważyłem, że zabrano mi Thompsona. Thompson by się przydał, moi kochani, wiecie? Także weźmiemy go sobie. Okej. Parę nabojów jest. Dobrze, ta misja nie jest na czas. W sensie, że nie musimy się śpieszyć z odlotem Franka i nie musimy się o to bać, że za chwilkę nam ucieknie. Chyba tutaj jakiś gościu był, czy mi się wydawało. Tak, dokładnie tak. No co jest? Czemu to ma tylko dwie kule? Albo to był obrzyn, okej. Okay. Weźmy sobie może tę broń. What the fuck? Okej, okay, gościu zabity. Tu na dole mamy amunicję, także sobie ją weźmiemy. Przyda nam się oczywiście jak najbardziej. Bierzmy szybko amunicję. Dobra. Dawaj, strzelaj. Na szczęście z tej broni, jak widzieliście... What the fuck?
Szybko ładuj, ładuj, Tommy! Póki gościu się nie podniesie. Dobrze, że ta broń wykańcza na przeważnie jedną kulę tylko. Weźmy sobie może ich bronię. Tam jeszcze jest jeden gościu, ale on zbytnio w pojedynkę nie będzie nam groźny. Wow! Okej, okay, zabity. Weźmy może sobie... No w sumie nie mam żadnej lepszej broni, także muszę z tego strzelać póki co. Tam po lewo są kolejni. Okej, okay, wystaw głowę, dawaj. Albo ogólnie się wychyl. Dostał czy nie? Wow! Ale fail! No, w tym momencie okej. Okay. To jeszcze mamy jednego. Oj, chyba nie zginął jeszcze. Chyba się trzyma. W tym momencie raczej zginął. Tu na blisko mamy gościa, weźmy sobie może obrzyna. Tam jest jeden, tu jest jeden na pewno. Dobra. Żyje? Żył skubany jeszcze. Z powrotem dajmy broń wyborową. No nie! Chowaj się. Tu mamy gościa z Thompsonem, za chwilkę go sobie podniesiemy. Ej, tu gdzieś jest po lewo, a tu ciągle jest ten koleś. Dobra, zabity. On też ładował. Ej, no nie! Uff, było blisko. Weźmy sobie pistolet. Ja chyba w tej grze najbardziej lubię pistolety właśnie. Najlepiej mi się z nich strzela. Mamy sporo amunicji. O, nie. Mi się wydaje, że w tym budynku mogła być apteczka. Weźmy sobie do niego szybko, przybiegnijmy. Błagam o jakąś apteczkę. No nie! Nie wiedziałem, że ten typ tu będzie. Zobaczcie, ile mam życia znowu. Błagam, dajcie apteczkę. Okej, na końcu korytarza mamy ją, także znów udało nam się przeżyć jeden strzał i by to Massa Angelo nie było. Znowu byśmy sfailowali questa. Póki co w tym momencie mamy dużo zdrowia, także możemy... O shit, tutaj był jeden. Możemy znów się z tamtymi strzelać. Jeden tu nas obiega chyba, nie? Nie, chyba nas nie może obiec, na szczęście. Czy może? Bo chyba skądś tu gościu strzelał, tak mi się wydawało. Nie no, chyba to nie jest możliwe. Dobra, schowajmy się tutaj. Nie wiem, czy uda mi się gościa z tak daleka ściągnąć. Spróbujmy. Ej. Skąd? Tam jest kolejnych dwóch, ale tu byli na pewno. No właśnie. No, chyba tego nie przeżył. Przebiegnijmy sobie tutaj. Jeden jest za nami jeszcze. No traf, Tommy! Ten gościu będzie mnie wkurzał w tym momencie. Trzeba go zabić. O, zajebiście. Chyba nie żyje tamten. No zauważyłem, że... Z większej odległości naprawdę Thomas sobie totalnie z bronią nie radzi. Dobra, nie żyje. Wypadałoby zebrać trochę amunicji. Weźmy sobie może... Kurde, czy nie mam shotguna już? Czy nie, czy weźmy pistolet cały czas? Wow! Oczywiście panika na maksa. Tam mamy jeszcze kogoś, ale no już jesteśmy przy hangarze, także nie wiem, czy jest sens... Tego jednego typka zabijać. Tutaj jest wejście. No i zobaczmy. Tom. Frank. The Don sent me. I figured as much. I'm sorry it had to be you, Tommy. Anything you want me to tell him? I wish it could have shaken out better, but... Morello finally came after me. It's okay. You can come out. Morello offered me a simple trade. The Don's account books for our lives and tickets out of this town.
You hand the books over, yet? I'm not so stupid, Tom. They're safe. Morello was waiting for this. It's a key to a box in the Grand Imperial Bank downtown. I told Morello I'd hand it over after the plane was fueled and ready to go. His men were meant to fetch it before we left. I took care of them. Told them to get on a plane. Go on, March, Alice. Get aboard. Frank, you're coming with us. Not right now, honey. Just get buckled in. Tommy and I, we have some serious business to discuss. But Frank... Get on the plane, March. For Alice. For me. Get on the goddamn plane, please. You been paid yet? Yeah. Now you've been paid twice. You take the ladies wherever they want to go. Yes, sir. Thank you, Tom. Christ, Frank. Why didn't you ask us for help? I guess I just wanted out. One way or the other. I'm tired, Tommy. Tired of lying to my wife. Tired of checking under my car every time I take a Sunday drive. And tired of waiting for the dawn to put two in my temple. God damn you, Frank. Okej. Okay. Zabierz księgi rachunkowe z banku. Tylko czy my będziemy to mogli zrobić bez większych przeszkód i tak sobie... O, po prostu je stąd zabierzemy? Okej. Idziemy zatem. Musimy zejść na dół. No, moi kochani, powiem wam, że wydarzenia... Znów niezwykle emocjonujące. Co tu dużo mówić. Mamy tu jakąś znajdźkę, także sobie ją podnieśmy. Komiksy, dobra, okej. I need to access the deposit boxes for Frank Coletti. Ah, yes, Mr. Angelo? Yeah. Mr. Coletti said it might be you who came and to provide access. Please, follow me. Przewidział to. A w ogóle gość z twarzy jest podobny bardzo do Morello. Mam nadzieję, że to nie jest on i rzeczywiście jest to pracownik banku. Okej. Got the books and covered my tracks. Salieri never asked any questions. In fact, apart from the funeral, I never heard him talk about Frank again.
You're making my boys twitchy, Marku. Sergio and I just came by to pay respects, that's all. Known Frank a long time. Almost as long as you. He's a good man. Smart. Loyal. Loyal to his wife. His kid above all else. There must be some kind of honor in that, in you. Maybe. But I'm still looking at this headstone with his little girl's name on it. It's a hell of a thing. No, moi drodzy, ale akcja. Naprawdę wow. Jakoś udało się dzisiaj nie spoilować nic właściwie. Jakimś tam dziwnym cudem znalazłem apteczkę i zostało tyle życia, ale udało się tego questa doprowadzić do końca bez spoilowania. No moi kochani, jeszcze szczególnie ta końcówka była dość emocjonująca, jak Morello pojawił się na pogrzebie Franka, oczywiście fejkowym pogrzebie. Także no mam nadzieję, że wam jak najbardziej się podobało, bo mi naprawdę tak. Trzymajcie się i do następnego. Hey!